Mówiąc o historii Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego, kiedyś pod nazwą Na Granicy, dziś Bez Granic, nie sposób nie wspomnieć o Jerzym Kronholdzie, który jest jednym z ojców założycieli tego festiwalu. To był festiwal, który powstał po aksamitnej rewolucji i po zwycięstwie sił demokratycznych w Polsce 4 czerwca roku 89 i w obu częściach tego miasta znaleźli się ludzie, którzy postanowili poprzez kulturę stworzyć mosty. No i to chyba się udało, bo ten most urzeczywistnia się już lat 29. Ma swoje upadki także ten festiwal, ale w tej chwili jakby się odrodził i nabrał od nowa energii bardzo pozytywnej i myślę, że to idzie w dobrym kierunku. Festiwal rozpoczął się wczoraj muzycznym, a dokładnie jazzowym spotkaniem w Teatrze imienia Adama Mickiewicza. Zrodziła się taka idea, żeby rozpocząć ten festiwal akcentem, który by łączył te wszystkie nasze trzy kraje. Mamy w tym roku stulecie naszej niepodległości, niepodległości Polski i 100 lat ustanowienia Republiki Czechosłowackiej. I to był taki sygnał do tego, że byłoby dobrze, żeby rozpocząć festiwal wspólnym językiem. Wspólnym językiem jest muzyka tak naprawdę, a festiwal cały też jest poświęcony 20-leciu międzywojennemu, czyli muzyce wolności, jazzu. Zanim jednak trójka wybitnych jazzmenów z Polski, Czech i Słowacji pojawiła się na scenie, przybyłych gości przywitali organizatorzy festiwalu. Głos zabrał również m.in. włodarz Cieszyna i czeskiego Cieszyna. Gościem wczorajszego spotkania w teatrze był Piotr Metz, dziennikarz muzyczny. Mówię to na podstawie tego, co widziałem na próbie Oskara, Leszka i Mirosława. To rzeczywiście jest niezwykłe porozumienie muzyków, którzy tak naprawdę spotkali się tylko na chwilę, bo przecież mieli wczoraj jedną próbę, dzisiaj drugą, zostawiając resztę swojej wyobraźni, zmysłowi improwizacji, a także temu, co jest najciekawsze chyba w muzyce, czyli niespodziance, temu, co się wydarzy dopiero w czasie koncertu, a czego nie da się rozpisać, zaplanować, zaaranżować i tak dalej. Jestem zdeklarowanym i przysięgłym fanem Mirosława Witosza od chyba czasu Weather Report i nigdy nie marzyłem o tym, żeby zjeść z nim przy jednym stole obiad, a dzisiaj miałem ten zaszczyt. Leszka Możdżera znam, podziwiam, szanuję od lat. Z Oskarem zetknąłem się w bardziej rock'n'rollowej niż jazzowej sytuacji, ale to jest chyba to, co najpiękniejsze w muzyce i w jazzie, czyli zderzenie zupełnie różnych osobowości, zupełnie różnych pokoleń po to, żeby wykreować coś, co, jak też miałem przyjemność powiedzieć ze sceny, zdarza się tylko raz właśnie tu dziś wieczorem i pewnie nigdy się nie powtórzy. Festiwal cieszy się dużym zainteresowaniem, o czym świadczą już sprzedane bilety na większość spektakli. Możemy w zasadzie już w tej chwili zapraszać tylko na spektakl Piekło Niebo. Tak, jeszcze mamy ostatnie miejsce na Teatr Pieśń Kozła. Ale to już są ostatnie. Natomiast to jest taki teatr, który się pamięta do końca życia. Teatr muzyczny, śpiewany, etniczny. No czegoś tutaj takiego nie było jeszcze. No i te wszystkie spektakle, które też na rynku będą, zarówno po czeskiej, jak i polskiej stronie, bo one są darmowe. To są nieodpłatne dla widza spektakle. Warto wspomnieć, że przyjeżdża do nas Teatr Biuro Podróży z Poznania. To jest spektakl Silence, cisza w troi w reżyserii Pawła Szkotaka. I to jest spektakl bardzo współczesny, pokazuje oblicze wojny i dziecka na tle tej wojny. To na czym polega fenomen tego festiwalu, że po prostu jest takie duże zainteresowanie?
Chyba zaczynamy wracać do świadomości widza cieszyńskiego i nie tylko, bo jak przyjmowaliśmy zamówienia na bilety, to przyjeżdżali do nas ludzie z całego regionu, ale i też z daleka, przez to, że mieliśmy te możliwości przede wszystkim finansowe, żeby zaprosić artystów tak wartościowych. Mhm. Czyli co? Zapraszamy na 8 dni pełnych wrażeń. Zapraszamy. Zapraszamy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.